Czekaliśmy, czekaliśmy i się doczekaliśmy. Black Friday 2020 i najlepsze oferty na smartfony, jakie możecie dostać w sklepie RTV Euro AGD. Bez zbędnego przedłużania zapraszam Was do materiału. Nim zaczniemy ten materiał, dwie ważne uwagi. Nie chodzi mi tutaj o to, żebyście subskrybowali, lajkowali i tak dalej, choć oczywiście będzie mi miło. Natomiast zacznijmy od tego, że ceny, które widzicie, dostępne są tylko w internecie, to nie są ceny, które znajdziecie w sklepach i analogicznie nie pokazywałem też ofert, które dostępne są wyłącznie w sklepach stacjonarnych, dlatego też jeżeli będziecie chcieli coś tam kupić, no to tutaj się nie pokażą takie oferty. Na pewno jakieś atrakcyjne przeceny pojawią się wyłącznie w marketach i nawet nie będą widoczne w internecie, natomiast nie mam do tego wglądu, więc o tym nie będę Was informował, a też chciałbym, żeby te promocje, które tutaj obejrzycie, dało się po prostu wykorzystać w całej Polsce. Druga sprawa jest taka, że na filmie widzicie jeszcze oferty, które nie są objęte promocjami i ich ceny nie są zmienione, natomiast wiecie, mam tajne dojścia i udało mi się zdobyć informacje o cenach jeszcze zanim te zostały zaktualizowane na stronie. Myślę, że w momencie publikacji tego filmu będziecie już wszyscy mogli zobaczyć odświeżone, niższe ceny. Zaczynamy tanio i od razu mam dwa świetne wybory, Redmi 9 oraz Motorola Moto G8. Obydwa w cenie 499 zł i jeżeli chodzi o to, który ja bym wybierał, zdecydowałbym się na Redmi 9. Przede wszystkim dlatego, że jest to telefon z ekranem Full HD, a nie HD+, jak w przypadku Motorola, ale także i z większą baterią, 5020 mAh z 18-watowym ładowaniem. Wydawał mi się też lepiej wykonany, natomiast przede wszystkim jest to telefon w tej cenie piekielnie mocny. Procesor MediaTek Helio G80 zapewnia tutaj wydajność, która faktycznie wystarcza w przypadku takiego urządzenia na korzystanie z większości aplikacji bez problemów. Mamy też cztery aparaty z tyłu, jeden z nich pozwala na zdjęcia szerokokątne, mamy obiektyw makro, obiektyw standardowy 13 megapikseli robi zdjęcia ok, to nie jest poziom na przykład Redmi Note 8T, ale w segmencie do 500 zł absolutnie wystarczający. No i mamy też obiektyw portretowy, wiecie, on tam jest zrzucony, żeby były cztery oczka. Smartfon pracuje pod kontrolą Androida 10 i nakładki MIUI 11 z dostępną aktualizacją do wersji 12. No i jest to też urządzenie, które naprawdę przyjemnie spisywało się na co dzień. Motorola Moto G8 też mógłbym polecić, choć tutaj oczywiście myślę, że bardziej ktoś musiał być zdecydowany na nakładkę Motorola, która jest czystsza, ma mniej funkcji i bardziej nawiązuje do czystego Androida w swoich założeniach. Dlatego też, jeżeli z tego chcielibyście skorzystać, no to Motorola także jest wyborem, także stoi ta opcja przed Wami otworem. Ale śmieszny jestem. Uwierzcie mi, że starałem się, żeby to nie był materiał Xiaomi centryczny. Jeżeli macie 600 zł i pojawi się taka oferta w internecie, to na przykład polecam Wam wybrać Realme 6, który jest całkiem fajnym urządzeniem. Natomiast jeśli macie 699 zł i jesteście w stanie przetrawić brak NFC, powinniście zainteresować się Redmi Note 9S, telefonem, który będzie dostępny w wariancie 4.64 i jest to bardzo ciekawe urządzenie pod tym względem, że mamy dość dużo zaawansowanych opcji fotograficznych i wideo. Tak, możemy kręcić wideo w trybie profesjonalnym, mamy taką opcję w aplikacji. No i to jest kwestia tego, że jest też taki procesor Qualcomma, a nie inny. Oprócz tego, ponownie, bateria 5020 mAh, także szybkie ładowanie. Mamy tutaj ekran o rozdzielczości Full HD, nieco większy, 6,67 cala, trochę już patelniowaty, tak bym powiedział. Dość trudno trzyma się ten telefon w jednej dłoni, natomiast jeżeli ktoś chce mieć naprawdę wypasione urządzenie w tej cenie, to jest ten wybór i za 700 zł myślę, że nie znajdziecie nic lepszego, choć znajdziecie na pewno urządzenia, które mają właśnie płatności zbliżeniowe. Jeśli chodzi o tegoroczne promocje powyżej 700 zł, robi się taka, powiedzmy, luka cenowa i faktycznie dość trudno jest ją zaspoić, tam nie ma tak dużo urządzeń, które byłyby absolutnie opłacalne. Oczywiście wyszło w tym roku dużo fajnych urządzeń, jak chociażby Realme 7, który idealnie wpasowuje się w ten przedział cenowy, ale on nie jest na promocji, natomiast jeżeli chcecie się nim zainteresować, to mamy recenzję na kanale. Ale za 1100 zł można kupić telefon, z którego korzysta nasz redaktor Aleksander, czyli Xiaomi Mi Note 10 Lite w wersji 6.64, w wersji 6128 możecie go kupić za 1199 zł. To jest o tyle ważne, że telefon nie posiada slotu na kartę microSD, więc ta pamięć, którą kupicie, będziecie ją mieli tak naprawdę na cały czas korzystania z tego urządzenia. No jest to urządzenie z ładnym ekranem AMOLED, myślę, że można je w tej cenie zdecydowanie polecić. Natomiast jeszcze ładniejszy ekran i wydaje mi się ładniejsza konstrukcja, choć jest to oczywiście kwestia subiektywna, znajdzie się w Oppo Reno 4. Telefon, który zszedł z 1900 zł do 1500, prezentuje się naprawdę fajnie pod względem
ergonomii, jest dość lekki, waży 165 gramów, co akurat w erze tak dużych smartfonów jest pewnym wyróżnikiem i na pewno spodoba się osobom, które nie chciałyby mieć tak ciężkiego urządzenia albo z tak wielkim ekranem, choć ma 6,4 cala, to jest to mniej niż chociażby wcześniej wspominane 6,67. Jest to telefon z kilkoma ciekawymi funkcjami, przede wszystkim z czujnikiem AON, czyli takim, który pozwala na nawigowanie bez dotykania ekranu. Możemy odbierać połączenia, gdy wykonujemy ruch urządzeniem, nie musimy właśnie dotykać tego ekranu, co może być szczególnie wygodne, jeśli na przykład nosicie rękawiczki. Telefon także spisuje się dobrze podczas nagrywania wideo, choć nie ma stabilizacji optycznej, to ma ultrastabilizację wideo 3.0. Jeśli chodzi o efekty elektronicznej stabilizacji, tak naprawdę software'owej w większym stopniu, to tutaj prezentuje się to wszystko bardzo dobrze. Ma też dobry tryb portretowy, który działa sprawnie także w nocy. Jest to bardzo dobre fotograficznie urządzenie, no i tutaj inżynierowie z Oppo się starają. Nie ma ono może największej baterii, bo mamy tutaj 4015 mAh, ale optymalizacja tego urządzenia, no i Snapdragon 720G plus 8 GB RAM sprawiają, że z tego telefonu korzysta się po prostu przyjemnie. No a jest on też lżejszy, więc pewnie wpasuje się w dużo kobiecych dłoni. W segmencie do 2000 zł ponownie mamy spotkanie Xiaomi i Motorola. Tym razem zderzają się ze sobą Xiaomi Mi 10 wersji 8 plus 128 oraz Motorola Edge. Z tych dwóch telefonów zdecydowanie wybrałbym Xiaomi. Wydaje mi się, że ma ładniejszy, lepszy ekran, który ma też odświeżanie 90 Hz, choć Motorola także je ma, to jednak jak korzystałem z Xiaomi, to lepiej on utrzymywał to odświeżanie. Oprócz tego ma cudowne głośniki stereo. Naprawdę wydaje mi się, że jedne z lepszych w tym roku i Motorola też nie ma słabych, ale ma gorsze od Xiaomi. Oprócz tego Xiaomi ma cudowny silnik wibracji. Naprawdę poczujecie różnicę, jak będziecie korzystać z tego urządzenia. Będziecie nawet zoomować po prostu podczas robienia zdjęć i to będzie zupełnie inne, bardzo przyjemne wrażenie. Wydajnościowo jest to naprawdę mocne urządzenie. Mamy Snapdragona 865, mamy tutaj też oczywiście dużą baterię 4780 mAh, która mi wystarczała tak na półtora, dwa dni korzystania podczas recenzji. Ja byłem po prostu z tego urządzenia bardzo zadowolony i myślę, że większość ludzi także będzie, choć pewnie część z nich będzie narzekała na aparaty i myślę, że to też jest powód, dla którego ta cena jest taka, a nie inna, bo mamy dobrą główną matrycę 108 megapikseli, przeciętną ultra szerokokątną i mamy dwie matryce, które mają tak naprawdę 2 megapiksele, jedna to jest makro, druga to portretowa. W telefonie w tej cenie raczej rzadko się zdarza, by właśnie taki był zestaw tych aparatów, ale no cóż, tutaj Xiaomi pewnie przyoszczędzało. Nie ma tutaj wodoodporności, ale jest bardzo szybkie ładowanie, pełną baterię w tym telefonie zobaczycie w około 50 minut, no i dzięki temu mogę go zdecydowanie polecić. Ale podejrzewam, że macie ważne pytanie, czy w tym roku będzie i apko taniej. Tak, jest tani iPhone 11 w wersji 256 GB, kosztuje on 3549 zł, jest tańszy o 350 zł i oczywiście nie jest to jakaś super, hiper przecena, ale w przypadku produktów Apple rzadko kiedy takowe się zdarzają, a myślę, że iPhone 11 to jeden z bardziej udanych telefonów Apple'a w ogóle, jeden też z bardziej popularnych z tego powodu. Przede wszystkim ma bardzo dobry czas pracy na baterii i wielu moich znajomych potwierdza rzeczywiście, że jest w stanie z tego telefonu korzystać długo. Ma ekran, który oczywiście jest LCD, ma 6,1 cala, więc może nie jawi się jako najlepsza matryca w tej klasie cenowej, ale jest po prostu solidny. No i mamy wydajność, która na systemach Apple jest po prostu niezrównana. Apple A13 Bionic w połączeniu z 4 GB RAM-u to wydaje się być połączenie, które na Androidach nie zrobiłoby wrażenia, ale w świecie Apple naprawdę daje sobie radę. Z tyłu dostajemy dwa aparaty, podstawowy i ultra szerokokątny. Jeżeli chodzi o to, jakie zdjęcia wykonuje Apple, no to faktycznie jest to czołówka tego, co możemy znaleźć na rynku i po prostu ludzie są z nich zadowoleni, a także niska kompresja na mediach społecznościowych sprawia, że wybierają te telefony, no bo cóż, jednak mimo wszystko media społecznościowe odgrywają znaczną rolę w naszym życiu. Mam nadzieję, że rozwiałem parę wątpliwości i pomogłem w wyborze dobrego smartfona, a jeżeli jeszcze macie jakieś pytania, no to kierujcie je w komentarzach. Zaglądajcie też na wideotesty.pl/promocje, bo tam na bieżąco pojawiają się wszelkie oferty, które są warte rozpatrzenia. Wideotesty.pl odpowiadają. Co lubią Polacy? Kupiłeś w końcu ten ekspres, o którym tyle mówiłeś? Moje dni stają się coraz krótsze i nadzieja blednie, bo nie mogę znaleźć ekspresu w dobrej cenie. Co zrobić? No to słuchaj, ogólnie jest taki sposób, zresztą zaraz Ci pokażę. Wow, to całkowicie odmieni moje życie. To pewne, że dobrze jest oszczędzać, dlatego na wideotesty.pl/promocje znajdziesz najlepsze okazje i duże rabaty. Sprawdź! No i zapraszam Was oczywiście do oglądania kolejnych materiałów, nie tylko z Black Friday. Zostawcie subskrypcję i do zobaczenia. Cześć!